Są, drodzy, takie szczególne chwile w życiu każdego człowieka. I wierzę, że takie piękne chwile, różne były piękne chwile w życiu siostry Marty, mężatki, mamy. Natomiast wierzę, drodzy, że w kontekście nieba jest to szczególna decyzja dla wieczności, kiedy zostajemy dziećmi Bożymi. Był to wielki przywilej spotykać się razem z Marcinem, z Martą, z Agnieszką, z Adamem, aby otwierać Słowo Boże, aby rozmawiać, aby brać instrukcje od Najwyższego Dobrego Pana. Dzisiaj jest ten szczególny dzień, kiedy kończymy stary etap, starą drogę życia, ale zaczynamy nową drogę życia, życia zbawienia. Droga siostro Marto, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nie słyszałem, co Zbór powiedział? Amen. Nie.